Osoby niepełnosprawne intelektualnie mają często problem z odnalezieniem się w zwykłej codzienności. Są jednak i takie, które tej tezie całkowicie zaprzeczają. W Katowicach coraz większą popularnością cieszy się myjnia samochodowa, w której auta myją właśnie osoby z niepełnosprawnościami. Plastiki, odkurzanie szyby, opony, zewnętrzne plastiki. No po prostu jestem szczęśliwa, że pracuję. To praca mi się bardzo podoba. Znaczy ogólnie jest tak, że klienci są bardzo zadowoleni z tego, że potrafimy tak bardzo ładnie to zrobić. Twórcza myjnia zlokalizowana jest przy ulicy Chorzowskiej 50 na parkingu podziemnym. Nie ma właściciela. Prowadzą ją wolontariusze, którzy koordynują pracę swoich podopiecznych, których znają od lat z ośrodków dla nich przeznaczonych. Wiele w sprawie budowy myjni pomógł znajdujący się w budynku bank, który między innymi zapewnił miejsce czy zakupił środki czystości. Ponadto jego pracownicy to stali klienci myjni. Ich ZUS-owskie renty no już pomału przy dzisiejszej inflacji nie wystarczały tak na godne życie. No i tutaj w tej pracy, jak przyjeżdżałem sobie czasami, no moją smykałką było takie mycie samochodów, to sobie tam gdzieś czyściłem wnętrze, szyby, pomagali mi i w pewnym momencie pomyśleliśmy, że spróbujemy może otworzyć jakąś taką myjnię. Myjnię nie tylko udało się uruchomić, lecz stała się tak popularna, że o spontanicznym skorzystaniu z jej usług należy zapomnieć. Poczekać trzeba nawet kilka dni.